Siema, cześć. Witam w kolejnym gościnnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Dzisiaj będzie tego słuchania trochę, dlatego że moją gościnią będzie specjalna osoba. Mówi się, że musisz znać prawo, żeby wiedzieć, jak chodzić na lewo. Z prawem w zawodzie copywritera spotykamy się na co dzień, a to prawa autorskie, a to plagiat, a to umowa i niedawno te wątpliwości związane z AI, dlatego z nami, co zasługuje na uwagę po raz pierwszy na wideo na żywo, Asia Majkowska, a po rebrandingu Szymanowska, copywriterka z branży prawniczej. Cześć, Asia. Cześć, Daniel. Pierwsze pytanie, co ostatnio napisałaś za pieniądze? No dobra, to tak. Ostatnio pracuję już tak od miesiąca nad bardzo, bardzo długim projektem, który polega na tym, że robię sama wszystkie treści na stronę, na wszystkie zakładki i od razu treści blogowe dla kancelarii specjalizującej się w prawie frankowym. Także można powiedzieć, że ostatnio za pieniądze to głównie piszę treści na te wszystkie podstrony i te artykuły blogowe. Dosłownie dzisiaj pisałam kolejny tekst dla nich, także no to jest to, co ostatnio napisałam za pieniądze. Ambitnie, ambitnie. Franki, ciekawy case. Obserwowałem w swoim czasie, obserwuję nadal Grzegorza Celebana z Votum i on tam w tym dosyć mocno siedzi. Ciekawe rzeczy wyszły, zwłaszcza rozbawiła mnie kwestia ugody pomiędzy ugody, którą mu bank zaproponował. Bank przegrał sprawę, miał oddać całą kasę i wiesz, umorzyć dług. Nie umorzyć dług, tylko umowa nie zaistniała, jak dobrze kojarzę. A bank przysłał mu ugodę, że no ten, panie Grzegorzu, jak się pan z nami dogada, to tu będzie tylko tam chyba 80 tysięcy do spłaty. Mówi na to, ale dlaczego ja mam się z wami dogadywać? Przecież ja mam tutaj decyzję, wyrok o tym, że nie muszę wam płacić nic. No ale lepiej byłoby się dogadać, nie? No niestety tak jest często w tych frankach. Jeszcze teraz dosłownie niedawno był taki przełomowy wyrok, bo wcześniej była taka taktyka stosowana przez banki, że jak się unieważniło umowę, to oni w odpowiedzi wysyłali pozew, że niby skoro umowy nie było, to ten kapitał, który pożyczyli, to jakby ktoś nie miał prawa go używać i bank przez to tracił, więc pozywali za całą tą korzyść plus odsetki i ludzie się bali w ogóle unieważnić te umowy, bo się bali, że w zamian dostaną jakiś pozew na setki tysięcy i to był taki straszak skuteczny, no a teraz tego nie ma, ale no wysyłali ugody i niektórzy się zgadzali, bo się boją sądów. Także no taki bardzo aktualny temat teraz to te franki, ale myślę, że się stosunkowo szybko wyczerpie, bo teraz jest taki boom na to po tych ostatnich orzeczeniach tym bardziej, żeby chodzić z tym do sądu, także myślę, że to tak kwestia kilku lat i potem ci od franków będą musieli jednak się na coś innego przerzucić, bo już nie będzie po prostu klientów. Czaję, kumam. Ciekawy case w sumie, bo niedawno bank, który ochoczo dawał kredyty frankowe, Getin Noble Bank, padł, zmusili go do restrukturyzacji i dwa kolejne, Millennium i mBank też coś tam dały znać w Komisji Nadzoru Finansowego, że u nich może być różnie, więc sprawa rozwojowa, jeśli ktoś słucha tego i ma kredyt we frankach, to tu kontakt do Asi będzie w opisie odcinka. Przekażesz do swojego klienta, tam jakiś procencik pewnie wpadnie. Trzeba działać, z tego co ja wiem, trzeba działać, bo jak bank padnie, to później już no, będzie to unieważnienie umowy, ale już nie będzie takich korzyści, jakie można teraz mieć. Znaczy, no zależy od banku, na przykład Nordea swojego czasu, ile się dobrze orientuję, też miała te kredyty frankowe i potem jakby to znaczy, no przejęli jej klientów inny bank, teraz nie pamiętam jaki, i razem z odpowiedzialnością za zobowiązania, więc teraz oni się męczą z kredytami frankowymi, które no, na podstawie umów zawartych przez Nordea. Także różnie bywa, ale raczej lepiej odzyskać kasy, zanim bank upadnie. No dokładnie, bo teraz w Getin Banku zostało tylko do obsługi tych kredytów i właściwie nic więcej, jest Velobank i to jest tyle. To tak spontanicznie wyszła w sumie ta kwestia. Nie spotkaliśmy się tu, żeby rozmawiać o kredytach, ale to są
sprawy ważne. A skoro przy sprawach ważnych jesteśmy, to widziałem, że pisałaś niedawno artykuł o feminatywach w branży prawniczej, z którego byłaś, jesteś, będziesz bardzo dumna. Czy powiesz coś więcej? Tak, bardzo chętnie, gdyż no, bardzo jestem dumna z tego artykułu, zdecydowanie. W sumie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że marzyło mi się napisanie na ten temat, ponieważ no, jak ktoś mnie obserwuje albo gdzieś no, się spotkał z moimi treściami, to wie, że ja jestem miłośniczką feminatywów, choć też, o czym w sumie nigdy nie mówiłam, najbardziej mnie przekonał ten argument językowy. Ja uwielbiam w ogóle kwestie językowe, przesiaduję sobie tak hobbystycznie na forach jakichś dla korektorów i tam czytam te wszystkie jakieś ciekawostki, jakieś spory, jak jakieś słowo odmienić, w jakiej kolejności tam zdanie ułożyć i mnie to bardzo interesuje. No i przekonał mnie głównie ten argument o logice językowej, więc ja jako miłośniczka języka polskiego stwierdziłam, że ja muszę używać słów zgodnych z logiką języka polskiego. No i od tej pory jestem wielką miłośniczką feminatywów. Aczkolwiek no, nie jest moim zadaniem, żeby komukolwiek je narzucać. Uważam zresztą, że to nic dobrego nie przynosi. Więc tak w kontaktach z klientami po prostu się pytam, jakie formy chcą stosować. Czasami też po prostu to widzę, bo bardzo często do mnie przychodzi ktoś, kto ma już stronę i chce przerobić po prostu te treści i napisać je od nowa. No ja wtedy widzę, jaka jest narracja. I raczej większość osób stosowała te formy bez żeńskich końcówek. No i niedawno dopiero pierwszy raz miałam styczność z taką klientką, która w sumie ja już z automatu, szczerze mówiąc, założyłam, że to będą te męskie końcówki. Ona powiedziała, żeby to poprawić. Ja się bardzo podekscytowałam, że pierwsza taka klientka. I tak jakoś myślałam o tym dłużej, tam chwilę z nią w ogóle o tym porozmawiałam i stwierdziłam, że chyba to jest dobry moment, żeby napisać coś na ten temat. Popatrzyłam zresztą, no bo nie jest to pierwszy artykuł o feminatywach w branży prawniczej w ogóle, ale bardzo mi się nie podobało, że niektóre artykuły albo były takie, no bo wiadomo, zwykle jest to ograniczenie jakieś objętościowe, więc albo tam było dosłownie kilka aspektów, na przykład jakieś trzy argumenty, albo były też się natknęłam na takie bardzo stronnicze. I to z dwóch stron, że albo ktoś próbował wcisnąć na siłę te feminatywy, albo pokazywał, jakie to jest absurdalne według niego. Co ciekawe, ten jeden stronniczy artykuł był napisany przez mężczyznę, co jak dla mnie no taki niesmak pozostawiło, że w ogóle, no bo to było tak napisane pod kątem tego, że kobiety nie powinny używać tych żeńskich końcówek. O ile uważam, że kobiety mogą same stwierdzać, że nie chcą ich stosować, to już że jakiś mężczyzna im tego zabrania, no to tak średnio. No ale w każdym razie chciałam napisać taki artykuł, który będzie taką bezpieczną przestrzenią do dyskusji dla obu stron. Bo o ile ja jestem za stosowaniem tych żeńskich końcówek, no to właśnie uważam, że nie należy ich nikomu narzucać, nic dobrego z tego nie ma, a poza tym ja rozumiem te osoby, które nie chcą stosować feminatywów, więc chciałam pokazać ich punkt widzenia, bo to nie jest tak, że uważam, że mam jedyną słuszną rację i też nie uważam, żeby to było dobre podejście, także chciałam stworzyć taki artykuł, w którym obojętnie jakieś ma zdanie, to te osoby będą się czuć bezpiecznie. No i chciałam też, żeby to nie było tak, że tylko ja tam się wypowiadam, żeby to znowu nie było, że to jest po prostu jakaś moja, mój punkt widzenia, tylko chciałam, jeżeli już rozmawiamy o feminatywach w branży prawniczej, to żeby się tam wypowiedziały same prawniczki. No i napisałam do kilku osób, co było bardzo poza moją strefą komfortu. Ja nie jestem jakaś taka odważna w odzywaniu się do nieznanych mi osób, więc trochę mnie to stresu kosztowało, ale no, okazało się oczywiście, że to nie jest nic strasznego, więc taka nauka dla mnie na przyszłość i bardzo byłam podekscytowana tym projektem, w ogóle odzewem tym, że się większość osób, do których napisałam, to wyraziło chęć wzięcia udziału w tym artykule. Jeszcze próbowałam się dogadać w ogóle, żeby językoznawca wypowiedział się na ten temat, na logiki językowej. Niestety to się nie udało, ale i tak to też
kolejna stresująca rzecz była dla mnie, że się odezwałam, tam prowadziłam rozmowy. No i wyszedł z tego bardzo długi artykuł. Wydaje mi się, że jedyny taki, który tak mocno, obszernie porusza ten temat, no bo też publikowałam u siebie na stronie, także nie miałam żadnych ograniczeń objętościowych. Mogłam dać całkowitą swobodę wypowiedzi tym prawniczkom bez żadnych ograniczeń, czy to ilość zdań, czy cokolwiek. Każda napisała ile chciała. No i ten artykuł poszedł w świat. W ogóle publikacja tak się złożyła, że się odbyła w mojej urodziny, więc to był dla mnie taki po prostu prezent idealny na urodziny, że taki duży artykuł wypuściłam. I w sumie tak bardzo mi się to spodobało, że już mam plany na kolejne takie duże projekty. No i co? I to chyba w sumie tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Fajne, fajne. Podoba mi się ta opowieść. Mam tutaj takie dwa spostrzeżenia do tego artykułu i do tej wypowiedzi. Pierwsze, na co zwróciłaś uwagę, to jest wolność, czyli to, żeby dana osoba decydowała, jak chce, żeby się do niej zwracać. Mam na przykład znajomą prawniczkę, która woli, żeby się do niej zwracać jak już pani mecenas, a nie mecenaska. Tak chce, tak woli i to jest jej wybór i myślę, że ten wybór powinno się jej zostawić. Myślę też, że tak jak wspomniałaś, tak jak zaznaczyłaś, że facet nie powinien się wypowiadać na temat tego, co kobiecie wolno, a czego nie, jeśli to jego wolności nie narusza, no bo w sumie jakie on ma kompetencje do tego, żeby się na ten temat wypowiadać, nie? To jego to ani nie dotyczy, ani wiesz, tak jak ludzie, którzy nie mają dzieci, wypowiadają się na temat tego, jak ktoś powinien wychowywać dzieci, no jakie tu są kompetencje do tego. I druga ważna rzecz to jest to, że ten artykuł powstał, można powiedzieć, trochę dla frajdy, że jest taka z jednej strony społeczna odpowiedzialność, żeby ten artykuł powstał, ale z drugiej strony widzę w tobie, ile pasji to cię kosztowało i ile włożyłaś w to pasji, ile frajdy dało ci stworzenie tego artykułu, plus wyjście ze strefy komfortu, odezwanie się do ludzi, więc to jest mega fajne, podoba mi się. Super, dzięki za te miłe słowa. Nie ma sprawy, myślę, że powinniśmy sobie więcej miłych słów w branży copywriterskiej mówić, a nie na siebie pluć jadem. Druga ważna sprawa, oprócz tych feminatywów, którą u ciebie widziałem, to ergonomia. Ergonomia, niedawno miałaś kontuzję nadgarstka. Wspominałaś też, że miałaś niewygodną pozycję do siedzenia, co zaowocowało lordozą. Niedawno rozmawiałem z Konradem Lipertem i on też dosyć sporo miejsca w tej rozmowie poświęcił ergonomii, że po 30 to już nie jest tak, że się wyłożysz na podłodze z laptopem i jakoś sobie popracujesz, tylko już trzeba na to zwracać większą uwagę. Jakbyś mogła coś tutaj dodać, opowiedzieć, rozwinąć, jak to wyglądało i jakie masz z tego wnioski? Jasne, to tylko małe sprostowanie. Jeśli chodzi o tą lordozę, to jakby to trochę może to wtedy, bo ty to pamiętasz z komentarza takiego, który ci zostawiłam tam pod jakimś postem na Instagramie, o ile dobrze pamiętam. To może to trochę nieprecyzyjnie tam napisałam, to nie tyle, że ja miałam stwierdzoną lordozę, tylko jak poszłam do fizjoterapeuty i mu powiedziałam, w jaki ja sposób siedziałam, to on powiedział, że aha, czyli radośnie zmierzała pani w stronę lordozy. No bo ja siedziałam, w sumie jak jest wideo, to mogę zrobić demonstrację, czekaj, się odsunę. Tutaj, oj, w stronę, czekaj, muszę ogarnąć się, w którą ja się muszę wychylić, w tą. To teraz tutaj za sobą. Mam taki piękny fotel, taki po prostu jak u terapeuty, z podnóżkiem. I ja sobie na nim pracowałam po 8 godzin dziennie, także była to wspaniała pozycja, żeby siedzieć na takim fotelu z nogami na podnóżku, tak wygiętym. Ogólnie nie polecam. Już czułam po jakimś czasie, że mnie bolą plecy. Z tym, że też kwestia tego, że wydaje mi się, że to też problemem były moje predyspozycje po prostu takie organizmu, ponieważ ja od dziecka mi mówili, że mam po prostu krótszą nogę o tam 2 centymetry, więc sporo. I jak poszłam do tego fizjo, to się okazało, że w sumie ona nie jest krótsza, tylko ja ją źle stawiam. Jakby do środka mi się rotuje biodro i w efekcie mam cały ciężar oparty na jednej nodze.
No i więc jak ja tak sobie radośnie chodziłam przez 20 parę lat z tą jedną nogą obciążoną, jeszcze tak posiedziałam na krześle w bardzo niekorzystnej pozycji, to mi się ten kręgosłup tak przekrzywiał i naciskał na nerwy po prostu na dole, więc ja pewnego dnia nagle poszłam sobie pobiegać i coś mnie tak tam zabolało, że nie byłam w stanie wrócić do domu. No i miałam bardzo ciężki czas, tam fizjo musiała do mnie przyjeżdżać do domu, żeby mnie postawić na nogi tam kilka razy. No i już potem było spoko, ale musiałam zacząć właśnie chodzić do innego fizjo, który się specjalizuje w właśnie w, powiedzmy we wkładkach takich pod nogi, ale się okazało, że nie potrzebuję, bo ja nie mam tej nogi krótszej, więc się musiałam uczyć chodzić od nowa. Ogólnie okazuje się, że jest to bardzo trudne, kiedy się przez całe życie nie używa tych mięśni, co trzeba na nodze. Jedno powtórzenie już się umiera po prostu, bo się całe mięśnie trzęsą, bo nigdy nie były używane. No więc od tej pory na tym fotelu siedzę tylko tak na chwilę, jak bardziej dla relaksu, właśnie w ramach przerwy go tak traktuję. No a tak to już zadbałam bardzo o ergonomię pracy. W sumie no byłam, co tu mówić, stwierdziłam, że jak jestem młoda i nic nie boli, to mogę siedzieć jak chcę, bo mi tak wygodnie w takim półleżącej pozycji. Kiedyś nawet nie pracowałam w ogóle nigdy przy biurku, tylko nawet tak na kanapie z nogami prosto, więc no ten sam case co z tym uszakiem, że witamy Cię lordozo, zmierzamy radośnie w Twoją stronę. No i widzę teraz, że nie wiem, szczerze mówiąc, po tym jak teraz dbam o to, żeby dobrze siedzieć, jak ja mogłam tak żyć. Już teraz jest, mój kręgosłup jest tak wybredny, że nie jestem w stanie siedzieć na takim normalnym krześle. Ja mam takie bardzo dziwne krzesło, które być może niektórzy widzieli na Instagramie, się odsunę na chwilę. Takie, że siedzę tak, albo tak, albo tak. No i jest to bardzo dziwne krzesło i bardzo drogie krzesło, ale ja kocham całym sercem. Nie jest to żadne lokowanie produktu, jakby co. Bardzo by było miło, jakby mi zapłacili za tą reklamę, gdyż było to super drogie krzesło, ale niestety nie. Polecam z po prostu dlatego, że jestem zachwycona tym krzesłem. To jest moja najukochańsza rzecz chyba w całym domu, oprócz może kołdry obciążeniowej, którą też bardzo kocham, bo się super pod nią śpi. No, więc teraz dbam bardzo o ergonomię pracy i polecam o to zadbać jak najszybciej. Bo potem może być ciężko utopić jej grube pieniądze naprawdę na fizjoterapeutę i dojście do zdrowia po jakichś takich kontuzjach to jest naprawdę kilka miesięcy. No ja byłam wyłączona z pracy praktycznie, Jezu, na jakieś 2-3 miesiące, no to tam było tak z półtora, nie, 2 lata temu to było i naprawdę musiałam totalnie sobie zrobić przerwę, co było super stresujące, bo już wtedy, wydaje mi się, że już wtedy byłam na własnej działalności, więc no... Jak nie pracowałam, to nie zarabiałam ogólnie. No, a jeśli chodzi o nadgarstek, to się okazało, że dbając o tą ergonomię, znowu coś źle zrobiłam, bo stwierdziłam, że no nie chcę się garbić tutaj, więc muszę mieć jakoś tego laptopa wyżej, bo nie korzystałam z monitora takiego zewnętrznego. I najlepszą opcją wydawało mi się po prostu kupić taki, nie wiem jak to nazwać, taki stoliczek pod kątem, co trzyma laptopa, położyć na tym laptopa, tylko że ludzie jak tego używają, to mają klawiaturę zewnętrzną, no a ja nie. Więc trzymałam nadgarstki pod takim kątem cały czas. To znowu jak poszłam do ortopedy, to się przeraził, powiedział, że nie wie, jak ja w ogóle, że jak tak można pisać w ogóle. No mi się tak szczerze mówiąc pisało bardzo wygodnie, póki sobie nie rozwaliłam ręki. No ale to tak totalnie randomowo mi się wydawało, że ją rozwaliłam, bo po prostu szłam sobie na spacerze i mnie zaczęła straszliwie boleć. Na tyle, że już potem nie mogłam wytrzymać i się musiałam zapisać do lekarza. Jeszcze mnie najpierw jeden ortopeda nastraszył, że tam będzie operacja potrzebna. Potem poszłam do jakiegoś, co się specjalizował stricte tam w operacjach ręki i mi powiedział, że na szczęście nie. I że po prostu miałam pospinane wszystkie mięśnie, więc właściwie je do tej pory za jakiś czas muszę masować. Żeby wszystko było dobrze. No i teraz mam taką wspaniałą, to właśnie ortopeda mi kazał kupić taką podkładkę pod nadgarstki, no i ona super robi super robotę. Także teraz już mi się wydaje,
że całkowicie przestrzegam ergonomii pracy. Mam specjalny monitor, idealnie na wysokości wzroku. Trzymam te nadgarstki podparte. Do myszy też mam taką podkładkę, choć też rozważam kupienie sobie myszy pionowej, bo to w ogóle jest droższe, ale jeszcze się za to nie zabrałam. Nie, nie. Jak chcesz, to mam nieużywaną, mogę ci wysłać. Serio, miałem mysz wertykalną przez jakiś czas i to nie jest to, dlatego że przy myszy wertykalnej musisz, wiesz, normalnie to ręka leży na myszy i ją sobie przesuwasz tymi dwoma palcami. Kiedy masz mysz wertykalną i chcesz kliknąć, to musisz dawać przeciwwagę kciukiem do tej myszy. I to powoduje, to owszem, daje ulgę w napięciu w jednym miejscu, ale z kolei powoduje napięcie w drugim miejscu. Mnie po zwykłych myszkach nigdy tak ręka nie bolała jak po tej wertykalnej. A też mi kolega poleca, że o, weź sobie wertykalną, to będzie, wiesz, zobaczysz inny świat. No, zobaczyłem inny świat. Cieśń nadgarstka się kłaniała. Także nie polecam. Okej, to myślałam, że to właśnie w drugą stronę, że lepiej, żeby takiej używać. Że trudno się przestawić, ale fajnie jednak. Tylko że trzeba też jeden mały disclaimer. To tak zadziałało u mnie. Jak no chcesz, to sobie testuj i zobacz, czy u ciebie nie będzie to działało lepiej, bo może działać lepiej, wiesz, może to u mnie tak po 15 latach grania w gry komputerowe po prostu tak już zostaje. Może, nie wiem. Na początku wiem, że było fajnie, no bo wiadomo, że bardziej naturalną pozycją dla ręki jest taka, a nie taka, bo tu musisz, wiesz, cały czas napinać, ale kwestia indywidualna na pewno i też polecam uważać, żebyś nie musiała później tej myszy odsyłać albo tak jak ja wsadzać jej do szafki. No tak, no to masz rację, ja nienawidzę mieć zbędnych rzeczy w domu, więc muszę dokładnie to przemyśleć. Wiesz co, ja też, więc jak chcesz, to naprawdę wyślę ci tę myszkę. Ona jest sprawna, tylko ja jej po prostu nie używam, bo boli mnie od niej ręka. Bolała mnie od niej ręka. Zgadamy się poza odcinkiem. Dobrze. A propos odcinka, już przechodzimy bardziej do prawniczego mięsa. Widziałem twój komentarz na Facebooku w dyskusji odnośnie do przekazania praw autorskich. Jak jeden gość pisał, że na Usmi coś tam klika, jakiś protokół czy coś i to w sumie już jest tyle, już te prawa autorskie są przekazane. I wiem, że wysmarowałaś tam całkiem spory komentarz na temat licencji wyłącznej, niewyłącznej i tego przekazania praw autorskich. I z tego miejsca jakbyś mogła wyjaśnić ludziom, którzy będą to słuchać, na czym to polega i jak to wygląda tak naprawdę. Dobra, super. Ja uwielbiam w ogóle prawo własności intelektualnej, także chętnie postaram się mówić prosto, bez prawniczego takiego żargonu. No dobra, to jeśli chodzi w ogóle o prawa autorskie, te majątkowe, a może zacznę od tego, że w ogóle mamy prawa osobiste, autorskie osobiste i majątkowe. Osobiste to są takie, jak sama nazwa wskazuje, związane z osobą, więc po prostu się od nich nie da uwolnić. No jeśli ty jesteś tą osobą, to one są zawsze przy tobie i nic tego nie zmieni. No ale majątkowe, czyli te związane z czerpaniem różnych korzyści takich no, ekonomicznych, no to już się je da zbyć albo właśnie udostępnić, że tak powiem, komuś na podstawie licencji. No i te majątkowe, jeśli je zbywasz, to jest dosłownie analogiczna sytuacja do sprzedaży, nie wiem, czegokolwiek. Czyli jeśli je zbywasz, no to już ich nie masz. Więc ktoś sobie z nimi zrobi, co chce. Czyli albo właśnie je może je dalej odsprzedać, a może udzielać licencji. No ale, że to jest taka dosyć poważna sprawa, te autorskie prawa majątkowe, no to są takie obwarowania w przepisach, żeby był konkretny sposób zbycia tych praw. No i tutaj jest właśnie obowiązek formy pisemnej. Od razu mówię, że forma pisemna, no to jest po pierwsze albo po prostu własnoręczny podpis, albo może być też podpis, albo podpisem kwalifikowanym. I w każdym razie, jeśli tej formy nie ma, to nie jest tak, że umowa taka jest nieważna, tylko że już nie przekażesz tych praw. Wtedy się, jest taka formułka w przepisach, że wtedy uważa się, że została udzielona licencja niewyłączna. No i teraz jeśli chodzi o te licencje, mamy dwa rodzaje licencji, jest właśnie wyłączna i niewyłączna. Wyłączna licencja to jest taka, kiedy
ja komuś udostępniam możliwość korzystania z moich praw, czyli ja cały czas mam te prawa, ale ktoś przez jakiś czas może z nich korzystać i ja z nich nie korzystam wtedy w ten sposób i nikt inny z nich nie będzie korzystał w ten sposób. Mówiąc w ten sposób, mam na myśli takie pojęcie prawne, które się nazywa pole eksploatacji, czyli na przykład polem eksploatacji, no to jest po prostu sposób wykorzystania. Polem eksploatacji może być na przykład, nie wiem, wykorzystanie treści na stronie internetowej, w sensie tej treści, którą ja napiszę na stronie internetowej. Więc jak komuś udzielę licencję wyłączną na korzystanie z tego na stronie internetowej, to ani ja sobie tego nie opublikuję u siebie jako portfolio, ani nikomu innemu tego nie udostępnię w ten sposób. Ale oprócz tego jest licencja niewyłączna. No i to tu już jest tak, że mogę teoretycznie to udostępnić na tym samym polu eksploatacji, ilu osobom chcę. Czyli ja to sobie wsadzę do portfolio, klient jeden to dostanie, potem jak ktoś się zgłosi, oczywiście nie polecam tego robić, to stracicie tych klientów, jak kilku osobom wciśniecie ten sam tekst, ale zgodnie z prawem możecie kilku osobom w ramach licencji niewyłącznej udostępnić ten sam tekst. Co prawda tam dochodzą jeszcze kwestie tego, czy nie macie jakiejś umowy o zachowanie poufności, ale załóżmy, że jej nie ma. No i w takim wypadku teoretycznie kilka osób może korzystać z tego samego tekstu w ten sam sposób. Dlatego jeśli macie nawet umowę, na której jest napisane przekazanie, tam umowa o przekazanie autorskich praw majątkowych i wy jej nie podpiszecie własnoręcznie, no to udzieliliście właśnie komuś licencji i to niewyłącznej. Więc możecie bez żadnych prawnych konsekwencji, choć znów zaznaczam, jeszcze jest kwestia umowy o zachowaniu poufności, ale jeśli jej nie ma, to możecie umieścić na przykład ten tekst u siebie w portfolio, możecie go podsyłać jako przykładowy tekst i to jest całkowicie zgodne z prawem. I ten ktoś nie ma praw autorskich, praw majątkowych do tekstu, w sensie ta osoba, druga strona umowy, więc nie może ich na przykład dalej odsprzedać, zbyć na rzecz innej osoby i nie może na przykład udzielić licencji na ten sam tekst. Także lepiej być czujnym, w jaki sposób się zawiera te umowy, bo to ma ogromne znaczenie potem. W sensie, może inaczej, jako copywriterzy na tym nie tracimy, raczej traci ta druga strona, no bo w sumie właściwie nie ma co ukrywać, że nam to jest na rękę, że nie musimy się pytać kogoś po tym, czy możemy w portfolio jakiś tekst umieścić. Ale lepiej wiedzieć, żeby być w porządku wobec klientów. Powiem Ci teraz ciekawostkę, bo ja na studiach miałem jeden semestr prawo autorskie. Piąteczkę dostałem. Więc coś tam z tej ustawy kojarzę. Pola eksploatacji, wiem co to są. I 4 lata ponad jestem copywriterem i dopiero teraz zrozumiałem, czym się różni licencja wyłączna od niewyłącznej. O, no to cieszę się, że wytłumaczyłam przystępnym tak. Językiem. Czyli tak podsumowując, licencja wyłączna jest wtedy, kiedy ja tobie sprzedaję tekst, udzielam ci licencji wyłącznej i tylko ty możesz z niego korzystać do momentu, w ramach określonych umową, ale tekst nie jest twój. Nie jest. Mój jest twój i jak się skończy licencja, to wszystkie prawa są twoje. Co prawda teraz to jest bardzo takie niejasne, bo już się da tak zrobić czasem te postanowienia w umowie, że właściwie się nie różni prawie licencja od przekazania, w sensie ta wyłączna od przekazania autorskich praw majątkowych, bo jak się zrobi licencję na jakiś turbo długi czas, no to właściwie czym to się będzie różnić tak w praktyce, ale no tak to działa. Tylko zaznaczmy jeszcze, że licencja wyłączna na konkretnych polach eksploatacji, więc jak określisz jakieś tam pola, nie wiem, właśnie już załóżmy tą publikację w internecie, to się ma nijak do innego rodzaju wykorzystania tego tekstu, więc na tym innym polu eksploatacji możesz udzielić innej osobie licencję, albo wyłączną, albo niewyłączną, to już zależy od przypadku. Jasne, czyli tak, licencja niewyłączna jest wtedy, kiedy ja piszę tekst i ty możesz go wykorzystać, ktoś jeszcze może go wykorzystać, dowolna osoba, dowolna liczba osób. I na koniec przekazanie praw autorskich to jest tekst jest twój i ty decydujesz, co możesz z nim zrobić. Tak, no tekst jest tej osoby, która nabyła te prawa, tak.
W sensie Jasne. pod tym względem jest jej, że może z niego czerpać korzyści majątkowe, bo podpisać się pod nim, że to ona napisała, to absolutnie nie, bo to już jest ta kwestia praw osobistych, które jak mówiłam, no, są związane z tą osobą, więc nie zmienimy tego. Jasne, też, też był taki case właśnie na Facebooku, że ktoś pytał o to, że był w pracy, pracował, w trakcie pracy pisał teksty podpisane swoim nazwiskiem, stosunek pracy się zakończył i tam później wstawili inne nazwisko i też było właśnie pytanie, czy oni mogą to zrobić i była chyba odpowiedź, że mogą, jeśli tak było w umowie, ale jeśli nie było to w umowie zaznaczone, to nie mogą tego zrobić i człowiek ma prawo wtedy do byłego pracodawcy iść i oczekiwać od niego, że jego nazwisko tam wróci. Tam chyba Bartek Gąsior pisał, że to po prostu w WordPressie ktoś kliknął, zmienił autora i właściwie usunęli użytkownika i tam przypisał się inny użytkownik, więc chyba nawet niecelowo to było, ale, no ale ktoś powiedzmy te wpisy do portfolio czy podpis stracił. No tak, znaczy teoretycznie to podpisać tego czyimś imieniem i nazwiskiem to i tak nie mogą, ale no to jest ta kwestia, że można na przykład ustalić w umowie, że się chce załóżmy być pod jakimś pseudonimem i to się zwykle robi po to, żeby nie było wiadomo, kto to napisał, albo bardzo często po prostu się zaznacza, jakby, że się nie wykorzystuje tych swoich praw osobistych, czyli że w ogóle się nie jest podpisywanym, no bo niektórzy nie chcą, żeby było widać, kto to pisał. No zresztą w copywritingu to wiadomo, jak jest, że z tymi blogowymi tekstami to najczęściej jest taki case właśnie, że też ktoś nie chce w sumie, żeby było widać, kto to pisał, ale no na stronie głównej na przykład, no to sobie nikt nie wyobraża, żeby było jego imię i nazwisko z każdym tym. Pod każdą sekcją na stronie głównej na przykład, no jakby to wyglądało. Tak, dokładnie. To jest naturalne w tej pracy. Tutaj taki protip, bo ja się ostatnio na to złapałem, że jak chcesz, żeby twoje nazwisko gdzieś było pod artykułem, to wejdź i sprawdź, czy już tam są nazwiska, bo jeśli wchodzisz na stronę, na bloga i tam jest autor redakcja albo autor, nie wiem, cokolwiek w ten deseń, to najprawdopodobniej znaczy, że właśnie ten zleceniodawca będzie chciał to porozumienie o niewykonywaniu praw osobistych, czyli tak. Nie będzie się można podpisać, nie będzie tego można wstawić do portfolio bez zgody, w ogóle tej zgody chyba nawet nie będzie, także ważne, jak chcesz budować portfolio, to przy takiej firmie najpewniej to nie będzie możliwe. No i pewnie przy takiej firmie też będzie i tak umowa o zachowaniu poufności z jakąś karą 20 tysięcy na przykład, jakby 100 tysięcy. Ciekawi mnie jeszcze właśnie taka jedna rzecz, skoro masz za sobą prawo. Dlaczego copywriting? Może tak. Ja ogólnie kochałam moje studia pod kątem tego, jak tam one wyglądały. To znaczy, niektóre rzeczy były straszne na tych studiach, ale na pewno trzeba przyznać, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy studiowali różne kierunki, to wydaje mi się, że tylko prawo i medycyna to są takie kierunki studiów, które potem faktycznie mają jakieś przełożenie na pracę. No bo na prawie to wygląda tak, że powiedzmy przerabiasz konkretne kodeksy w ramach, zwykle to jest tak, że jeden kodeks to jest jeden semestr, znaczy jeden przedmiot w ramach jednego semestru, ewentualnie dwóch. No więc potem znasz te ustawy tak mniej więcej, wiadomo, że nie wszystkie przepisy pamiętasz potem, ale orientujesz się tu w prawie karnym, tu w postępowaniu cywilnym i tak dalej. No więc to ma ogromne przełożenie potem na pracę, która właściwie polega na tym, że musisz znać te przepisy i je stosować w praktyce do jakichś konkretnych spraw. No ale z drugiej strony, ja poszłam na trzecim roku bardzo szczęśliwa do pierwszej pracy w kancelarii i okazało się, że stosowanie tych przepisów to jest ułamek tej pracy właściwie i że tam jest mnóstwo takich rzeczy, których ja nie cierpię i nie zdawałam sobie z tego sprawy, bo my tego nie robiliśmy na studiach. No bo to jest na przykład pilnowanie wszystkich terminów i wydzwanianie do sądów nie wiadomo ile razy, żeby się zapytać, czy coś się zmieniło w sprawie o takiej i takiej sygnaturze. To jest przeglądanie mnóstwa jakichś plików, nie wiem, Boże, na przykład kopiowanie załączników do pozwu.
Ja pamiętam, że spędziłam kilka dni na przykład, żeby przygotować 3 egzemplarze pisma, które miało tam być wniesione, w sensie pozwu. Ten pozew miał załączniki, które razem były jedną ryzą papieru. I ja to miałam razy 3 pokopiować, popilnować, żeby to wszystko było w dobrej kolejności i tak dalej. No i też z tego pisania pism, tak stricte, to jest jakiś ułamek. Akurat to bardzo lubiłam zawsze i w tym się dobrze odnajdywałam, ale to jest też coś takiego, nie wiem, może to się z czasem nabiera takiego obycia, że nagle ja miałam wrażenie, że to jest za bardzo skomplikowane, w sensie to nie jest tak, że jak sobie pójdziesz do kancelarii, nie wiem, no ja byłam akurat od kancelarii prawa handlowego, że to jest rzeczywiście samo prawo handlowe, tylko to jest mnóstwo innych ustaw, które nagle musisz czytać, wiązać ze sobą te przepisy. I po prostu uważam, że nie wszyscy mają do tego predyspozycję, żeby tak pracować. Ja po prostu nie mam. W sensie jest to praca, która była dla mnie super stresująca, mimo tego, że tam potem mówili, że byli zadowoleni w sumie ze mnie i chcieli przedłużać umowę, bo ja tam byłam chyba 4 miesiące. I no i fakt faktem, że nie robiłam takich rzeczy, co się czasem śmieją, że najpierw w pracy to się, nie wiem, kawę parzy, tylko ja od razu jakieś opiniowanie umów, tam pisanie jakichś pism. Więc widziałam, jak wygląda ta prawnicza praca. No i uważam, że po prostu się do tego nie nadaje. Nienawidziłam tego, naprawdę. To były koszmarne miesiące ze względu na samą specyfikę tej pracy. No i wtedy równolegle dorabiałam sobie na jakichś bardzo mało płatnych zleceniach, no bo traktowałam to jako po prostu takie dorabianie sobie w ramach studiów. I tak odkryłam w pewnym momencie, że już się nie mogę doczekać po prostu, aż ja wyjdę z tej pracy i sobie popiszę te teksty, albo na przykład właśnie w tej kancelarii moją ulubioną częścią tego, co tam robiłam, było na przykład, jak mi dawali jakieś pismo i mówili: popraw przecinki, przeredaguj te zdania, napisz to jakoś ładniej. I stwierdziłam, że to chyba mi się podoba w tej pracy, tylko to, co nie ma związku stricte z pracą prawnika. No i mój obecny mąż, który jest bardzo takim umysłem, bo jestem bardzo taka emocjonalna i te decyzje podejmuję tak, no, bardzo emocjonalnie, a on jest taki umysł logiczny bardzo, bym powiedział: usiądź, rozpisz sobie na kartce plusy i minusy każdej z tych prac i podejmij decyzję na tej podstawie. No więc tak zrobiłam i wyszło czarno na białym, że ja po prostu chcę się zająć copywritingiem. I wtedy w sumie te ostatnie 2 lata studiów to było już skupianie się po godzinach na tym, żeby cisnąć jakieś kursy, coś doczytywać i stawiać jakieś pierwsze kroki już w takim konkretnym copywritingu, no bo jakby jak tak czasowo liczę i zawsze mówię, że jestem od 5 lat teraz w branży, no to nie liczę tego czasu, kiedy ja dorabiałam jakby przed tą pracą w tamtej kancelarii. Ponieważ no, to były te niechlubne serwisy, takie wiemy jakie, które copywritingu w żaden sposób nie uczą i ja bardzo odradzam zaczynanie od tego, chociaż myślę, że teraz to już nawet jest średnio możliwe, jak już się przez czat da napisać takie teksty. Także liczę ten swój staż dopiero od momentu, ten staż copywriterski od momentu, kiedy zaczęłam coś robić poza tymi serwisami. No i w sumie tak to wyszło, że stwierdziłam, że jednak pisana mi jest inna droga. Co ciekawe, zanim poszłam na prawo, zastanawiałam się bardzo poważnie nad innym kierunkiem, czyli psychologia sprzedaży to się nazywało, albo psychologia reklamy, coś takiego, więc już mnie zawsze ciągnęło do jakichś takich około marketingowych kierunków, ale stwierdziłam, że nie, jednak pójdę na to prawo. No i w sumie nie żałuję ani trochę, bo bez tego bym nie mogła teraz być copywriterką od prawniczych treści. Poza tym uważam, że prawo się bardzo przydaje po prostu w życiu, tak na co dzień. No, ale nie rozważałam nawet pójścia na aplikację. Jakby wiedziałam już od tego 3 roku, wiedziałam na pewno, że nie pójdę na aplikację i nic nie będę w tym kierunku robić. Też byłam, są obowiązkowe praktyki w sądzie zawsze, tam chyba na 5. roku. Jak byłam w tym sądzie, to się tym bardziej przekonałam, że to nie jest zawód dla mnie. Ja naprawdę bardzo podziwiam prawników, że po pierwsze oni ogarniają te wszystkie przepisy, a po drugie, jakie oni mają nerwy, bo byłam na kilku rozprawach, no bo na tym te praktyki głównie polegały, się siedziało na rozprawach, tam się potem rozmawiało z tam sędzią, co tam sądzimy o tym, jaki wyrok według nas powinna wydać i tak dalej, żeby się tam nauczyć czegoś.
I po prostu ja tam byłam na dwóch takich sprawach, że ledwo powstrzymywałam płacz, bo jakby było mi tak żal tych ludzi. Jak sobie myślałam, że ja bym tak miała pracować za każdym razem, uczestniczyć w jakichś takich sprawach, żebym wiedziała, że nie wiem, tam się dzieją jakieś okropne rzeczy tym ludziom, no to by mi było ciężko po prostu psychicznie. Więc uważam, że nie każdy ma predyspozycję, nawet jak lubi to prawo, to nie każdy powinien pracować w tym zawodzie. Ciekawe, co mówisz. I takie mam trzy spostrzeżenia na podstawie tego, co powiedziałaś. Po pierwsze, to, że gdybym nie poszła na prawo, to teraz nie byłabym copywriterem w branży prawniczej. To jest ciekawe, bo ludzie często nie doceniają swojego doświadczenia, które już mają, no bo w sumie nie pozbędą się go, nie wytną sobie tych lat. I często to powtarzam, bo sam to zrozumiałem. Ja pracowałem w ubezpieczeniach 4 lata i to też była trauma. Tego samego takiego kontaktu z klientem tam nie było zbyt wiele, ale tego przerzucania papierów, tej odpowiedzialności za kasę, tego wiesz, jak przychodzi do ciebie klient z pretensjami, no bo zapłacił 2 czy 3 złote więcej niż w zeszłym roku i to jest twoja wina. I takie wiesz, takie, no jest to męczące, nie? I, no, nie bójmy się tego słowa, mobbing po prostu przez te 4 lata. Więc, ale gdyby nie to, to nie miałbym teraz specjalizacji. Znaczy miałbym pewnie inną, ale nie taką, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ten motyw piszących prawników na studiach to jest jakiś taki powtarzający się motyw, bo moja koleżanka z Warszawy, która teraz zdała egzamin sędziowski, też pisała na studiach i też za jakieś 5 czy 7 zł za 1000 znaków, więc coś w tym jest. I ostatnia rzecz to, że prawo warto znać i warto się go uczyć, nawet jeśli się o nim nie pisze, ani się go nie stosuje w praktyce, w zawodzie, dlatego że mam teraz na przykład taki case, że oddaję słuchawki na reklamację i sklep powiedział, że mi tych słuchawek nie przyjmie, bo uszkodzenie mechaniczne. Znaczy ja coś tam kumam z tego prawa konsumentów, to się tak łatwo nie skończy. I co, i idzie odwołanie, czy do rzecznika już? Wiesz co, w tej chwili dzwoniłem na serwis, bo oni chyba założyli, że powiedzą mi, sorry stary, popękane słuchawki, nic z tym nie zrobimy, weź sobie je tam, no, zutylizuj, albo my to za ciebie zrobimy i nara, nie? Ale ja dzwoniłem na serwis i w serwisie to nie jest takie zero-jedynkowe, że jak uszkodzenia mechaniczne, no to z automatu odrzucamy, no bo popękały, to sam żeś połamał i teraz chcesz kasę, tak? Dzwoniłem na serwis, chciał ode mnie numer RMA, numer zgłoszenia, żeby sprawdzić, co z tymi słuchawkami w ogóle się stało. Ja tego nie mam od sklepu, nie mam od sklepu kopii ekspertyzy z serwisu i teraz chcę je uzyskać, no bo jeśli serwis powiedział, że no, popękane i uszkodzenia wskazują na to, żeś połamał je celowo, że były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, no to nie oddamy kasy. A jeżeli one popękały od tego, że po prostu od normalnego użytkowania, no to tam powiedzmy jest ta rękojmia sprzedawcy do 2 lat, już można się bawić, nie? Więc to nie będzie taka prosta sprawa, że sorry stary, odrzucamy reklamację, bo popękane już. I dosłownie taką odpowiedź dostałem od sklepu, jedno zdanie, pęknięte słuchawki i nara. Więc nie będzie tak łatwo. No niestety to jest częsta praktyka i niestety, jak się składa odwołanie od tej decyzji, to zwykle też nic z tego nie wychodzi, no bo to jest ten sam case, co no, jak pracowałeś w ubezpieczeniach, to wiesz, że towarzystwa ubezpieczeniowe tak też robią często, że nawet jak wiedzą, że druga strona ma rację, no to wiadomo, że wszyscy się boją sądu. Myślę, że to już nie jest tego warte, po co będę tracić nerwy, więc się po prostu opłaca podać jakieś argumenty i liczyć na to, że nikt nic z tym dalej nie zrobi. No i otóż to. Ludzie czasem pytają, która firma nie zaniża odszkodowań, ale prawda jest taka, że każda to robi, no bo mówmy się, tu jest zysk, tak? Tu jest po prostu zysk. To, co ja się odwołań napisałem nawet już po pracy, to też mogę sobie powspominać. Ale teraz może przyjemniejsze tematy. Już porzućmy to ciężkie prawo. Myślę, że jeszcze się kiedyś zgadamy na tematy prawne, ale dzisiaj chciałem zapytać o taką jedną ciekawą rzecz, dlatego że wymieniliśmy się artykułami gościnnymi i twój artykuł był na temat pozyskiwania klientów na Instagramie. Branża prawnicza jest specyficzna, dlatego że są tam jakieś obwarowania w kwestii reklam i tu jakoś tak nie wiem, czy mogę użyć tego sformułowania, ale tak znalazłaś takie tylne drzwi do prawników?
Bo ty jako copywriter, jako copywriterka możesz się reklamować, ale prawnicy trochę mogą, a trochę nie. Ostatnio się to zluzowało trochę, podobno, ale nadal nie do końca, więc jakbyś tutaj mogła coś rozwinąć na temat tych, pokrótce trochę tych reklam i to, co my lubimy najbardziej, czyli jak tych klientów łapać. No dobra, to tak, jeśli chodzi o to reklamowanie, to od razu powiem, że ten 2023 rok to jest bardzo duża zmiana, szczególnie jeśli chodzi o adwokatów i radców prawnych, bo właściwie to teraz trudno powiedzieć, że oni się nie mogą reklamować. Teraz to oni mogą robić bardzo dużo. Są ograniczenia, ale to są takie ograniczenia, które ja bym nawet nazwała po prostu takie wpasowujące się w ramy po prostu uczciwej konkurencji, w stylu, że im nie wolno teraz porównywać się z konkretnymi prawnikami na przykład. No to są takie rzeczy bardzo logiczne, że nie można, nie wiem, działać przez jakieś takie firmy wątpliwe, po prostu, żeby one promowały tych prawników, natomiast kilka przypadków wymienionych w obu tych uchwałach, no bo to są osobne te osobne zgrupowania, że tak powiem, nie po prawniczemu, więc osobne uchwały są w sprawie radców prawnych i adwokatów, ale teraz to oni właściwie większe rzeczy mogą robić. Już się właściwie mogą reklamować, tak bym nawet powiedziała, i z AdWordsów korzystać, znaczy z Google Ads teraz. No ale z reklam normalnie mogą, znaczy no w jakichś tam granicach etyki, ale mogą korzystać, mogą dużo w sumie takich reklamowych treści pisać, no z tym, że w sumie jak tak rozmawiam teraz z klientami, to oni tak nie chcą tego w pełni wykorzystywać, bo po prostu to się według nich niedobrze kojarzy, żeby to była taka mocno reklamowa treść. No ale mogą całkiem sporo robić i tak naprawdę już wcześniej dosyć dużo, znaczy dobra, może nie dosyć dużo mogli robić, ale dało się to ładnie ograć, bo mogli informować na przykład o tym, co robią. No i da się poinformować tak, żeby to nie było sprzeczne z etyką, a jednocześnie pokazywało jakąś korzyść. Na przykład poinformować, nie wiem, jakie są ich mocne strony, że się zajmują tylko konkretnymi sprawami, bo wierzą tam w specjalizację, że obsłużyli ileś tam klientów. No to są już takie konkretne liczby, konkretne jakieś fakty, które już dają jakiś obraz tego. No albo po prostu sam fakt, że ktoś pisze na swojej stronie jakimś takim przystępnym językiem, to już jest jakiś tam sygnał, że może się z nim uda dogadać jakoś lepiej. No i też się mogli pozycjonować głównie przez te artykuły blogowe, no bo z tymi reklamami akurat w Google to jeszcze do niedawna to było trochę niejasne, to znaczy były tam jakieś wyroki w sprawie adwokatów, że właściwie nie mogą się tak reklamować, choć i tak to dużo osób robiło jednocześnie i w sumie z tego, co się orientuję, chyba nie było za to jakichś kar, ale teraz już oficjalnie wszystko można robić. A jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, no to tak powiem osobom, które nie wiedzą może, co ja tam pisałam u ciebie gościnnie, no to pisałam o pozyskiwaniu klientów akurat przez Instagram. Ja nie jestem jakąś wielką specjalistką od Instagrama, na przykład mam wielkie opory przed kręceniem rolek, gdyż po prostu nie lubię bardzo się nagrywać. To jest właśnie tak, jak wspomniałeś na początku, pierwsza rzecz taka, gdzie się nagrywam, w sensie twój podcast. To jest pierwsze miejsce, gdzie ja w ogóle coś mówię, bo tak to daję zdjęcia i napisy, raczej na tym Instagramie. No ale odkryłam, że w sumie to jest takie miejsce, gdzie można dużo wyciągnąć, bo siedzi całkiem dużo prawników już teraz na Instagramie i w ogóle niektórzy mają naprawdę świetne profile. Takie naprawdę fajnym językiem napisane, są tam ciekawe rzeczy. I jest dużo takich prawników, co ogarniają, że to nie mają być rzeczy, które ich interesują. Nie wiem, podwyższenie kapitału zakładowego w spółce, to takie niektóre posty widziałam. To nie jest raczej pierwsza rzecz, której się szuka, ale już jakieś, nie wiem, takie bardziej, w sensie, bo to już to zależy od branży, takiej gałęzi prawa, w której się działa. No wiadomo, że w spółkach to może być trudniej znaleźć taki temat, no ale da się znaleźć bardziej przystępny temat niż podwyższenie kapitału. O, na przykład, nie wiem, jaką
w jaką formę działalności wybrać. No i jest coraz więcej prawników, którzy wiedzą, jakby słuchają tych swoich klientów, wiedzą, co ich zainteresuje, ale jest też dużo takich, którzy coś robią na tym Instagramie i tak widać, że nie do końca rozumieją, jak to działa, o czym oni mają mówić. No i jak już tam są, to stwierdziłam, że mogę do nich dotrzeć tam poprzez content swój, taki prawniczo-copywriterski, w sensie, może inaczej, przez pokazanie, w jaki sposób mogą prowadzić skuteczny marketing w swoich kancelariach. No i zaczęłam publikować głównie w sumie karuzele, ponieważ ja cenię sobie bardzo takie skuteczne działanie i takie nierozdrabnianie się, więc uznałam, że skoro już piszę artykuły na swojego bloga, żeby tam go jakoś pozycjonować, no to będę od razu robić recykling treści i przerabiać to na karuzelę, bo nie wszyscy śledzą moją stronę, niektórzy śledzą mnie na Instagramie, więc będzie taki przepływ informacji. No poza tym warto wykorzystać taką treść, jak już zebrałam materiał i tak dalej. No i w sumie tak, ja nie jestem jakąś właśnie, jak wspomniałam, ekspertką Instagrama, ale jest zadziwiająco duża konwersja, na tyle, że ja tam mam na ten moment dosłownie niecałe 300 obserwujących, a co chwilę, w sensie no mam jakieś tam kilka zapytań w miesiącu zawsze o ofercie właśnie z Instagrama, co uważam, że jest gigantyczną konwersją przy tak małej liczbie obserwujących. Myślę, że jakbym się tym zajęła jakoś bardziej tak konkretnie, codziennie, coś bym wstawiała na storiesy i tak dalej, no to już w ogóle by był jeszcze lepszy efekt. Także uważam, że akurat Instagram jest świetnym medium na dotarcie do prawników, właśnie dlatego, że oni tam publikują swoje treści, trochę tam śledzą innych prawników, a trochę sobie przeglądają tego Instagrama mimo wszystko tak w wolnym czasie. No i to jest takie... Jednak to też tak skraca dystans, można się dać jakoś poznać tak jako człowieka też, jakoś przez te story, tak żeby wzbudzić jakieś większe zaufanie. No i faktycznie widzę, że to procentuje. Nie wiem, czy coś jeszcze chcesz wiedzieć? Nie, super. Szczególnie podoba mi się to, co powiedziałaś, że nie trzeba kręcić tych roleczek, nie trzeba tańczyć na tym Instagramie, żeby te współprace przychodziły. I wierzę w to, że jak już zdecydujesz się, odważysz się zacząć to kręcić, to ci po prostu to konto jeszcze bardziej odpali. Tylko pytanie wtedy, czy tych wszystkich klientów przerobisz? No myślę, że nie, aczkolwiek już, no ja już jestem na tym etapie, w sensie to jest tak, ja przez od dziecka praktycznie byłam cały czas w ciągłym biegu, bo miałam zawsze obok szkołę muzyczną i razem jeszcze ze studiami to ciągnęłam, no bo tam byłam najpierw 3 lata na skrzypcach, potem 10 lat na klarnecie, więc ogólnie całe życie praktycznie ta muzyczna gdzieś po godzinach i umiałam wszystko tam ogarnąć tak czasowo i teraz uważam, że już chyba się zmęczyłam. Mi się po prostu, tak szczerze mówiąc, nie chcę poświęcać, nie wiem, na przykład pracować 10 godzin dziennie dla ciągłego rozwoju, tylko ja bym chciała to jakoś robić mądrzej. I moim marzeniem jest w ogóle zejść tak do 4 godzin pracy dziennie. I no nie da się tego zrobić, pracując samemu. Także już jestem na etapie, gdzie znalazłam dwie takie zdolne, uważam, copywriterki. Jedna jest właśnie na studiach prawniczych, a druga kompletnie nie, bo nie wspomniałam o tym, że ja też robię, ale to jest takie, nie wiem, z 10% mojej pracy robię też takie teksty sprzedażowe dla różnych branż. Po prostu na stronę główną i na landingi, no bo no blogowych bym się nie podjęła, z innych branż się nie znam, a tutaj trzeba bardziej wejść w buty klienta, tam porozmawiać z tą firmą, jakby znaleźć tej mocne strony tak oczami potencjalnego klienta, no więc to jestem w stanie zrobić. No i już mam te dwie dziewczyny, które szkolę powoli, i tam im podsyłam jakieś zlecenia, żeby ten zespół rozbudowywać. Także że raczej będę szła w tą stronę, żeby mieć taką bardziej, powiedzmy, agencję rozbudowaną, copywriterską i jednak nie pracować już tyle. Po prostu, no, nie jestem taką osobą, która uważa, że praca jest naprawdę najważniejsza. Chciałabym jednak pokorzystać też trochę z życia, ale no wiadomo, na razie tak no, pracuję, nie wiem, 8 godzin dziennie, także jeszcze daleko mi do tych 4 godzin, ale już
zmierzam w dobrą stronę, bo powoli ten zespół buduję. Jest pewna mądrość w tym, co mówisz, że chcę pracować docelowo 4 godziny dziennie, bo wierzę w to, że jestem prawie pewien, że wiele osób w naszym fachu przez wiele lat zasuwa samodzielnie, sami na siebie, pracą własnych rąk. Jest taki gostek w Gdańsku, na gdańskiej Starówce. On mi ostatnio dał bardzo dużo do myślenia. Ten koleżka, co piłkę podbija, nie wiem, jak często jesteś w Gdańsku i czy zdarzyło ci się go widzieć, ale jest taki gostek, on stoi pomiędzy Neptunem a Motławą, nie? I on podbija piłkę od rana do nocy. Kiedy tam nie pójdziemy na stare w sezonie z moją, on tam jest i podbija piłkę. I cuda z tą piłką wyczynia, naprawdę. Chłopak, ja wiem, z 25 lat. Ja tak sobie pomyślałem, kurde, fajne rzeczy robi z tą piłką. No, nie wiem, z 200, 300 dziennie zgarnie, ale co dalej? Jak będzie miał te, powiedzmy, 40 lat, czy on dalej będzie tak podskakiwał z tą piłką? Co on wtedy zrobi? I później pomyślałem sobie, dobra, może bierze tę kasę i, nie wiem, inwestuje, albo się szkoli, albo buduje jakiś biznes na boku. No ale kurde, kiedy? Jak on od rana do nocy jest i tam podbija tę piłkę. Przecież on jak wraca do chaty, to podejrzewam, że tam nie ma nic więcej, tylko jest prysznic, szama i wyro. Więc trzeba o tym myśleć i dobrze, że o tym pomyślałaś i dobrze, że o tym mówisz, bo zapracowywać się całe życie to jest bez sensu. No tak mi się wydaje, że no, ja bym nie chciała, żeby całe moje życie się kręciło wokół pracy. No jest to tak, że no, z czegoś trzeba zrezygnować, jeśli już się postanowisz, nie będzie pracować nie wiadomo ile, no bo to jest tak, że ja widzę na przykład sama, że mogłabym o wiele więcej osiągnąć, nie wiem, publikując wpis na blog, załóżmy raz na tydzień, do tego codziennie, cisnąć tego Instagrama, być na LinkedInie, a może jeszcze, nie wiem, newsletter wysyłać i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, ile ja mam teraz klientów, to by oznaczało, że muszę pracować po 10, jak nie więcej godzin codziennie. No i nie uważam, żeby to było tego warte. Rozwinę się wolniej i tak jestem całkiem zadowolona z miejsca, w którym jestem. No nie jest to miejsce, na którym chcę się zatrzymać, ale wolę iść wolniej do przodu, ale jednak mieć też czas na inne rzeczy. Dokładnie, dokładnie. Danka Piasecka mówiła, że pracuje, żeby żyć, a nie żyje, żeby pracować. To takie, nie wiem, czy to jej słowa, ale wiem, że od niej je usłyszałem. Tak, ja mam ciekawe następne pytanie. Jedno z moich ulubionych. Najtrudniejsze zlecenie pod kątem merytorycznym w twojej karierze. Które cię najbardziej wymęczyło? Nie mam na myśli tutaj klienta trudnego we współpracy, tylko taki trudny tekst. Oj, to od razu wiem w sumie. To właśnie jest kwestia tych nieprawniczych rzeczy, które pisałam. No z tymi prawniczymi, nawet jak tam muszę dużo podłubać, to sobie zajrzę do jakiegoś tam Lexa, czyli dla nieprawników od razu powiem, to jest taka baza, gdzie są ustawy, są komentarze, są wyroki sądów, bo nie do wszystkich wyroków da się zajrzeć tak po prostu. No więc sobie tam poczytam a jeszcze jakieś artykuły tam też są, no więc się dowiem mniej więcej, o co chodzi i jakoś sobie poradzę, albo nawet, no ja wiem, zadzwonię, mam jednak dużo znajomych prawników, więc zadzwonię nawet i się dowiem u źródła o pewne rzeczy. Ale gorzej jest właśnie z tymi rzeczami takimi spoza prawa, właśnie te, powiedzmy, 10%, które robię czasami. No i raz miałam zlecenie dotyczące zielonych dachów. I o matko, ile ja się tam nagimnastykowałam, żeby to zrobić dobrze. No to w ogóle jeden z moich klientów ma jednocześnie kancelarię i biznes z zielonymi dachami, więc w ogóle to tak było, że on powiedział: Asia, ty tutaj ogarniasz też te inne rzeczy, no to weź nam napisz te teksty. No i w sumie fajnie, że mi zlecają coś też innego, ale było bardzo ciężko, bo to pierwszy raz pisałam na taki temat. Musiałam dzwonić co chwilę tam do jednego z pracowników, żeby go powypytywać o te rzeczy, no bo trochę robiłam researchu, ale tak chciałam właśnie podrążyć temat, żeby to nie było tylko coś, co już się da znaleźć w internecie, tylko żeby to były jak najlepsze teksty, no wiadomo, tam żeby
były skierowane stricte do klienta, żeby wiedzieć, jakie oni mają te wyróżniki i tak dalej. No i się musiałam bardzo doedukować z tych dachów. Także już wiem trochę o tych rozchodnikach wszystkich i tak dalej, ale to było, no to było najgorsze merytorycznie zlecenie do tej pory, jakie robiłam. Też, no przez to, że było kompletnie spoza takich kręgów, w których się obracam na co dzień. No i finalnie wyszło fajnie. Byli zadowoleni, mówili, że merytorycznie wszystko fajnie, no ale tak wiadomo, w przeliczeniu tak na godziny, no to o prawniczych rzeczach bym napisała, że to jest dwa, jak nie trzy razy szybciej i te same treści, w sensie taką samą wielkość. No, zrozumiałe, podejrzewam, że każdy z nas to przerabiał, że prędzej czy później trafia na zlecenie spoza swojej specjalizacji i chociaż serce mówi, stary, nie bierz tego, nie bierz tego, zostaw to zlecenie, nie znasz się na tym, będziesz się męczył. Rozum mówi, pieniądze, wezmę. I są ludzie, którzy... Bardziej było tak, że wiesz, to mój zaprzyjaźniony klient, ale fajnie pomogę mu w innym projekcie, bo nam się super współpracuje przy tych prawniczych rzeczach. To jest jeszcze gorsze, bo pieniądze, wiesz, pieniądze można wziąć stąd, pieniądze można wziąć stamtąd, ale kiedy klient przychodzi do ciebie i mówi ci, słuchaj, wiem, że się na tym nie znasz, ale tobie ufam, ty to uciągniesz. Wiem, że się na tym nie znasz i siedzisz później w tych zielonych dachach albo w procedurze oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia i normami zharmonizowanymi Unii Europejskiej i czachadymi, ale klient mówi, nie stary, ja wolę, żebyś ty to zrobił, chociaż ty się na tym nie znasz, niż ktoś, kto się na tym zna, ale kogo ja nie znam. Więc to też pokazuje pewien poziom takiego zaufania z klientem i tej marki osobistej, którą ty już masz. I to jest ważne. To jest ważne, nie żeby łapać zlecenia z różnych branż, żeby ich mieć dużo i udawać, że się znasz na wszystkim, tylko właśnie, żeby mieć ten taki poziom zrozumienia z klientem. Więc jeśli to mógłby być jakiś protip dla osoby, która to słucha, to niech to będzie właśnie to. A skoro już jesteśmy przy najgorszym, najtrudniejszym zleceniu, to teraz będzie najtrudniejszy klient. Przecież teraz pytam o człowieka, nie o tekst. Taki, o którym można ci powiedzieć. Tak, no tak powiem, że tak. W sensie, no bez nazwisk oczywiście i tak dalej, więc spoko. To był taki klient, który w ogóle ciągnął się przez rok. I jeszcze od razu powiem, że to nie jest tak, że to było jakieś gigantyczne zlecenie. To było takie standardowe zlecenie, powiedziałabym, że tak na 2, max 3 tygodnie pracy. W sensie, no wiadomo, że tam sobie podłupię trochę w tych tekstach, tu odeślę, tu uwagi, więc poprawię i tak dalej. No ja to szacowałam tak, że w tym samym miesiącu, co tam mieliśmy umowę, no to w tym samym miesiącu ja to skończę. No i nic z tego, ponieważ... jeszcze dodam, że byłam taka zachwycona, bo... jakby śrubowałam stawki w górę i tam dałam jakąś taką na tamte czasy moje wyższą, więc byłam zadowolona, wow, ale wynegocjowałam warunki, ale to będzie opłacalne zlecenie, super, jeszcze to jakaś duża kansa, więc wow, pochwalę się w portfolio, bo tam akurat nie musiałam zachowywać poufności, co jest w sumie rzadko się zdarza, gdyż adwokaci tak średnio chcą na przykład, żeby mówić, że współpracowali z copywriterem. Chociaż to nie była kancelaria adwokacka, jakby co, ale no dobra, nieważne. W każdym razie, napisałam te teksty, wysłałam, dostałam odpowiedź. Najpierw wysłałam jeden tam tekst, jakby żeby zobaczyć, czy im odpowiada ten styl, w jakim to napisałam, dostałam entuzjastyczną odpowiedź, no i potem już wysyłałam cały sort tekstów i dostałam odpowiedź, że im się nie podoba, tak jakby nie do końca byli w stanie powiedzieć co, no ale stwierdziłam, że może to moja wina, że nie dopytałam, więc zadzwoniłam się tam dogadać, o co chodzi, no i tam wyjaśniliśmy mniej więcej. No i ten tekst stwierdzili, że właściwie to mógł być dłuższy, więc go napisałam i dostałam odpowiedź, że jest za długi. I że chcą krótszy, a żeby nie było, jak wydłużyłam jakieś 2 akapity, także to jakby w tą albo w tamtą.
Miałam wtedy dość duży problem z asertywnością taką i stawianiem sprawy, że no zdecydujcie się ludzie. W sumie ten klient mnie dużo nauczył tego, także coś z tego wyniosłam. No więc tak dłubałam w tych zleceniach cały czas i jeszcze czekałam na odpowiedź na przykład 1,5 miesiąca i czekałam, a oni to całym zarządem nad tymi tekstami siedzieli, żeby je odgadać i zatwierdzić, więc się pytałam jak tam. I znowu czekałam 1,5 miesiąca i poprawiałam. I tak sobie pomyślałam, Jezu, ja zaczęłam to rok temu i zaraz się skończy tak, że ja już będę w podróż poślubną jechać, która tam trwa 2 miesiące, a oni mi to odeślą, ja się będę na tej podróży stresować, że teraz oni czekają. No i w końcu jakoś to dowiozłam do końca, w sensie już napisałam, że tam już, no proszę się zdecydować. Tam to zatwierdzali rzeczy, jeszcze tam były jakieś fikołki, że coś znowu było nie tak, ale już się trochę wyćwiczyłam w tej asertywności, więc już się udało to jakoś dogadać. Też to było ciężkie dla mnie, tak psychicznie po prostu. Ja lubię być miła bardzo dla ludzi, ale no, nie można tak do końca w biznesie i mnie to stresuje do tej pory, że tak trzeba czasami się postawić. No i się udało. Bardzo się stresowałam, że się skończy na tym, że ja będę musiała windykację prowadzić taką już. Nawet nie wiedziałam, czy już sobie obliczałam, czy mi się będzie opłacało iść do sądu z tym, czy nie. Ale się okazało, że jednak w sumie obyło się z tego. Jakoś po prostu dostałam przelew, więc jestem zadowolona. Teksty dostarczyłam. W sumie jeszcze tam jeden krótki został, żeby go zatwierdzili, ale tak naprawdę to już jest taka malutka część, że nawet jakby mieli tego nie zatwierdzić, to już trudno, już tam to stracę te kilka stówek, już ważne, że mam komfort psychiczny, że to prawie za mną. No, także to był najgorszy, najtrudniejszy klient. Właściwie no, to też było tak, że oni nie byli jacyś niemili ani z takiego i z nimi się bardzo miło rozmawiało, tylko problem był w tym, po prostu w tych terminach. Też, no to było dużo mojej winy w tym, w sensie ja się nauczyłam już na tym kliencie, to była największa nauka dla mnie, żeby określać jasno terminy, że po iluś tygodniach od wysłania już się uważa tekst za zatwierdzony, co niby w sumie wiedziałam, że tak się robi, ale nie chciałam tak stawiać sprawy jasno, być taka... No, po prostu byłam czasem za miła dla ludzi, w sumie których nie znam, jak z nimi zaczynam współpracę, więc no, kiedyś się musiałam na tym przejechać. Ogólnie taki tip dla początkujących copywriterów, nie róbcie tak. Piszcie od razu w umowie konkretne warunki, żebyście potem się nie stresowali bez sensu. Właśnie zanotowałem, no, że muszę sobie dopisać, że po x czasu uważa się tekst za zatwierdzony, bo nie mam tego w umowie, więc dopisałem. Ale to też pokazuje, jak takie współprace uczą i dlatego to jest moje ulubione pytanie. No też się nauczyłam wtedy, bo nie pobierałam zadatku jeszcze rok temu, wiedząc, że powinno się to robić, żeby pobierać zadatek, bo jest tak, że jak ktoś ci zapłaci nawet te 10%, to mu się już wtedy naprawdę śpieszy i on posprawdza te rzeczy. No i tak to jest niewielka kwota, to po prostu już ma takie poczucie, że zapłacił. Ty masz dane już od razu, wiesz, że to jest osoba, skoro zapłaciła zadatek, to raczej zapłaci resztę. Także jakoś to idzie wtedy. No, ale tak, polecam pisać te terminy, bo to bardzo ułatwia. I też jest teoretycznie tak, że jak się dostarcza tekst, to można od razu wysłać fakturę do niego, bo to też nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że z dziełem, no a teksty to są dzieła według tam przepisów, jest tak, że zapłata się należy, chyba że strony się umówią inaczej, w momencie dostarczenia tego dzieła. Jak ktoś chce zgłaszać uwagi, to może, co nie zmienia faktu, że płaci teoretycznie w momencie, jak dostał to dzieło. Więc powinien zapłacić i zgłosić uwagi wtedy i ty poprawisz. To jest cenne, bo często spotykam się z sytuacją właśnie, że klient dostał tekst i mówi, ja za to nie zapłacę, to ze mną nie rezonuje, ja za to nie zapłacę, albo zostawia poprawki i do momentu, aż copywriter te poprawki wprowadzi, klient wstrzymuje pieniądze, no bo przecież jak zapłaci, to nie wprowadzisz poprawek, logiczne, nie? Znaczy, to jest ważne. Też zależy w sumie, co to znaczy, że on jest niezadowolony, bo jeżeli on jest niezadowolony, bo nie podoba mu się, no to też tak jakby trochę jego winą, że nie określił, o co mu chodzi dokładnie.
A co innego, jeżeli on by ci powiedział, że nie wiem, masz napisać artykuł na taki taki temat, a ty byś napisał nie na temat, no to, to wtedy właśnie nie dostarczyłeś tego dzieła, o które chodziło i wtedy to jest twoja wina. No ale jeżeli to się zgadza z ustaleniami, no to niestety. To, to też jest cenne, też muszę sobie zapisać, ale bardziej już w głowie. Wracamy do przyjemniejszego tematu, czyli co tobie dało największego boosta w karierze? Co wpłynęło najbardziej na twój rozwój? Jakbyś mogła taką jedną rzecz zaznaczyć. Właściwie to jak ja tak się zastanawiam, to wydaje mi się, że jakiegoś boosta to nie miałam, szczerze mówiąc. Ja się raczej konsekwentnie rozwijałam powoli do przodu, tak bym to powiedziała. Ale no więc nie było jakichś super takich no, kroków wielkich, zauważalnych, ale na pewno jedną z rzeczy takich ważnych dla mnie w tych ostatnich latach było to, że nawiązałam taki stały kontakt z programistą od stron na WordPressie i z SEO-owcem. No, ponieważ ja wiem co prawda, jak się optymalizuje treści pod SEO i tak dalej, no ale SEO to nie jest tylko, to nie są tylko teksty, to jest też tam struktura strony i te rzeczy techniczne, które już leżą poza moimi kompetencjami. No i jest tak, że po pierwsze nauczyłam się dużo rzeczy wykraczających stricte poza copywriting i od tego programisty i od SEO-owca. Jeśli w ogóle słuchają jakimś cudem, to pozdrawiam Pawła i Przemka. No i dużo się od nich nauczyłam, no a poza tym teraz jest też tak, że jak mamy jakieś zlecenia, w sensie do nich przyjdzie jakiś prawnik i potrzebuje treści, no to jest odsyłane do mnie i tak samo jak do mnie przychodzi jakiś prawnik i ja widzę, no bo też nie chcę jakby naciągać nikogo na koszty bez sensu, no ale jak ja widzę, że moja praca nie przyniesie efektów, bo ktoś chce mieć wysoką jakąś pozycję w Google czy cokolwiek, a ja widzę, że struktura strony tak leży, że co z tego, że ja się naprodukuję, jak to i tak nie będzie wysoko, no to odsyłam wtedy do SEO-owca albo do, no, do programisty, zależy w czym tam problem większy leży. No więc mamy teraz taką fajną współpracę po prostu, że po pierwsze ja dużo z tego wyciągam, a po drugie też no, łapię więcej klientów i w ogóle polecam naprawdę nawiązywać znajomości w branży. To jest jedna z najważniejszych rzeczy moim zdaniem. I jakby poznawanie innych copywriterów i w ogóle ludzi, którzy też działają przy robieniu stron, właśnie jako, nie wiem, jako grafik, programista, SEO-owiec, to ma duże znaczenie potem naprawdę. Bo jednak fajnie w ogóle jak przychodzi klient i potrzebuje wszystkich jakby tych osób do strony na przykład i wie od razu, że nie wiem, ten copywriter załóżmy akurat w tym przypadku ma kogoś takiego zaufanego, że się z nim dogaduje, bo to też jest ważne, żeby jednak była ta komunikacja sprawna między tymi ludźmi w całym tym zespole, który tworzy tą nową stronę i że tak jakoś ogarnie tych wszystkich ludzi, że ta osoba, ten klient się nie będzie musiał wszystkim sam zajmować albo z każdym gadać osobno, tylko no ja na przykład wtedy robię tak, że ja się po prostu komunikuję z tymi tam z programistą, z owcem i to nawet niekoniecznie w sumie jak to są te osoby, ten Przemek z Pawłem, tylko też jak jest jakiś inny programista już, którego ma ten klient, to już się nauczyłam przez tą taką pracę w zespole, jak koordynować tą pracę, więc wtedy mówię klientowi, że się nie musi martwić, ja wiem co mam robić i ja to dogadam po prostu. Więc jestem taką ogarniaczką i to też jest mega na plus. Uważam, że to jest duży atut w ogóle w rozmowach z klientem, że on wie, że się nie musi niczym przejmować. To super, co mówisz. Właściwie następne pytanie miało brzmieć, jeśli mogłabyś dać jedną radę początkującym copywriterom, co by to było? I właściwie te ostatnie słowa o tych relacjach, nawiązujcie znajomości z ludźmi z branży pokrewnych, to można byłoby podpiąć pod taką radę, nie? Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać dla początku. Znaczy, ja myślę, że bym dodała jeszcze jedną rzecz. To jest taka rada, którą bym samej sobie z przyszłości udzieliła, żeby naprawdę się tak nie skupiać na tym, ile rzeczy się nie wie i jakie to jest trudne i że wszyscy są lepsi i jakby, żeby zacząć działać zamiast o tym tyle myśleć, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałam
ile ja czasu spędzałam na tym, że nie wiem, przeglądałam te grupy dla copywriterów i sobie myślałam, Boże, ci ludzie są o tyle lepsi, jak ja to zrobię, jak ja dostanę jakieś zlecenia, to jest takie trudne, ja się boję otworzyć działalność i tak dalej, może tam miałam jakichś klientów. No i co, i się potem okazało, jak otworzyłam tą działalność, że to naprawdę nie jest tak. No może miałam jakieś szczęście, trudno mi to porównać, bo nie mam nikogo tak w pobliżu, kto zaczynał w tym samym czasie. Ale no, okazało się, że bez sensu się było tyle martwić, że mogą w tym czasie działać, zamiast co chwilę zaglądać na te grupy, się tam zastanawiać, się stresować w tym czasie wolnym, tylko mogłam po prostu więcej robić i szkoda było moich nerwów, więc naprawdę no nie jest tak, że każdy może być copywriterem i że to jest, no nie wiem, spadną wam z nieba zlecenia, ale też nie jest tak, że jest to takie bardzo trudne, że trzeba nad tym spędzać nie wiadomo ile czasu, żeby się martwić. Naprawdę trzeba po prostu działać, iść do przodu, stosować te rady od innych ludzi, którzy są kilka poziomów nad wami, choć też nie radzę patrzeć na jakieś, co nie wiem, 10 lat temu zaczynali, to nie ma sensu w ogóle się do nich porównywać, bo mają 10 lat przewagi nad wami. Patrzcie raczej na takie osoby, które są rok, dwa przed wami na przykład zaczynały i są te kilka poziomów tylko wyżej. No i działać i próbować jakby korzystać z ich doświadczenia, zamiast się tylko porównywać, nic z tym nie robić. No to po prostu nie ma sensu. No, przypomniałaś mi, jak ja kiedyś robiłem pierwszą przymiarkę do copywritingu, chyba w 15 czy 16 roku. Szedłem na oferię wtedy i zobaczyłem takiego, wpisałem copywriting w wyszukiwarkę i widzę gościa, wiesz, garnitur, koszula, odpicowany, portfolio bogate i tam wykształcenie, certyfikaty, kursy jakieś i coś tam, co nie tylko 7 zł za 1000 znaków. I myślę sobie, kurde, to ja muszę zrobić sobie zdjęcie w koszuli, zrobić to całe portfolio, zrobić te certyfikaty i będę brał 7 zł za 1000 znaków, czyli jakieś 50 zł za tekst. A ja tyle jeszcze nie wiem, to żeby go pobić, to musiałbym brać jakieś, nie wiem, 3 złote, 4 złote i odpuściłem wtedy. I to było tak głupie, mi się teraz tak głupio, bo bym miał te powiedzmy 3 czy 4 lata więcej doświadczenia, a tak co. Więc to, co mówisz, jest cenne, żeby właśnie się nie zastanawiać, nie wchodzić w takie mikrozarządzanie, że się bardziej skupiasz na tym, jaką fryzurę na zdjęciu powinnaś mieć, a nie żeby to zdjęcie po prostu zrobić. Że ludzie sobie takie wynajdują takie poboczne działania, które niby mają pomóc, ale tak naprawdę rozpraszają, żeby działać. To cenne. No jak to się mówi, ważne są rzeczy zrobione, a nie te idealne, no bo idealne często zostają w głowie, no i to jest właśnie to. To nie ma sensu po prostu. Plus, no niestety zawsze ktoś będzie od nas lepszy. Nawet jakbym była, nie wiem, jakąś się stała wybitną copywriterką od prawa, najbardziej znaną w Polsce, to i tak mnie ktoś zaraz prześcignie, nie ma co w ogóle celować w takie rzeczy i tyle. Trzeba się starać być najlepszym, jakim się jest w stanie, ale to nie znaczy, że się będzie najlepszym w ogóle na rynku. I to też jest dokładnie. Takie zdanie, które bardzo dużo roboty w mojej głowie zrobiło, to jest to, że jedyna osoba, z którą powinnaś się porównywać, jesteś ty z przeszłości. Z wczoraj, sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, sprzed roku. To sobie jesteś winna ten rozwój, a nie oglądać się na kogoś, że ktoś ma 20 lat doświadczenia i jest do przodu, albo ktoś ma rok doświadczenia i jest do tyłu, bo ktoś ma rok doświadczenia i załóżmy bierze więcej kasy niż ty, czy coś tam. Nie, tylko do siebie trzeba się porównywać, inaczej to ryje banie. Albo jak mówił Jacek Kosiński, mnie to bardzo śmieszy. Akurat, w sensie to nie jest jego cytat, tylko cytat kogoś innego, ale ja nie pamiętam tej osoby. W każdym razie Jacek Kosiński kilka razy wspominał taki cytat, że ze świni nie zrobisz konia, ale możesz zrobić z niej zajebiście szybką świnię. No i to jest to, jak masz jakieś po prostu predyspozycje, to nie ma co się porównywać do ludzi z innymi predyspozycjami, tylko pracować na tym, co się ma. Świetne, świetne. Einstein chyba powiedział kiedyś, że wszyscy jesteśmy geniuszami, ale jeśli będziesz oceniać rybę poprzez pryzmat jej umiejętności wspinania się na drzewo, to całe życie będzie myślała, że jest głupia. No, dokładnie. I tym pozytywnym akcentem pewnie się będziemy zbliżać ku końcowi. I ostatnie pytanie, Asia, gdzie można cię znaleźć w internecie? Już wspominałeś, że Instagram, tu link do Insta będzie, link do artykułu wrzucę. Czy coś jeszcze, gdzieś jeszcze chcesz się ludziom pokazać?
No tak naprawdę jeszcze możecie mnie znaleźć na stronie pracowniatreści.com. Ewentualnie jak wpiszecie PL, to też was przekieruję na com. Także już bez różnicy. W każdym razie pracownia treści. No to tam i Instagram pod tą samą nazwą, z kropką pomiędzy słowami, pracownia.treści. Pracownia treści. No cóż, ja ci za rozmowę dziękuję. Myślę, że sporo mięsa udało nam się wcisnąć w te godzinę 22 minuty w tej chwili. Szczególnie dziękuję za to, że to u mnie pierwszy raz pokazałaś się na żywo i na wideo. Naprawdę jest mi mega miło. To już jest moje, to już nikt mi tego nie zabierze. Co jeszcze? Dzięki ci za ten czas, dzięki za może wiedzy, dzięki za wyjaśnienie różnicy między licencją wyłączną, a nie wyłączną po tylu latach w copywritingu. Także ja się mega cieszę. Piękna, piękna rozmowa z tego wyszła i dużo wartości myślę, że ludzie, słuchacze z tego wyjmą. Super, dzięki wielkie za zaproszenie, że miałam okazję wystąpić pierwszy raz w podcaście. Zawsze jakiś kolejny krok. A propos tego, żeby nie rozkminiać, tylko działać, to się tak zgodziłam na spontanie. Umierałam trochę ze stresu, ale pierwszy podcast za mną. Super, super. Pięknie ci dziękuję. Myślę, że słuchacze też będą ci dziękować za to, co dzisiaj mówiłaś i za te dobre słowa do nich. Także ja ze swojej strony dziękuję, w imieniu słuchaczy również dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. No, może się uda jeszcze kiedyś porozmawiać o jakichś właśnie, nie wiem, prawniczych rzeczach albo niekoniecznie. Super, to do pewnie do zdzwonienia, do zgadania, do spisania. Cześć.